Kim jest ten prawdziwy Jezus? Jezus jest światłem, Jezus jest światłem, Jezus jest światłem duszy mej. Jezus jest światłem, Jezus jest światłem, Jezus jest światłem duszy mej. Jezus ostrzega nas, że wielu przyjdzie w moim imieniu, pragnąc oszukiwać i zwodzić. Świat pełen jest różnych religii. Wiele z nich podaje się za chrześcijaństwo. W jaki sposób możemy sprawdzić, czy naprawdę nim są? Czy też zaledwie je udają, próbując zdobyć jak najwięcej nawróconych chrześcijan? Najszybszym i najpewniejszym testem jest zwykłe zadanie im pytania – kim jest dla nich Jezus? Odpowiedź lub jej brak powiedzą nam dużo o tym, jaki duch kieruje ich życiem. Kiedy Pan Jezus Chrystus zapytał o tą samą rzecz swoich uczniów, większość z nich dała mu wymijającą odpowiedź, poza Piotrem, który śmiało stwierdził: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ewangelia Mateusza 16:16. Pan Jezus uradował się odpowiedzią Piotra, ponieważ wiedział, że mogła ona przyjść tylko przez objawienie Ducha Świętego. To było jego identyfikacją jako Mesjasza dla tego świata, jednorodzonego Syna Ojca, jedynego prawdziwego Boga, objawionego w ciele, i dlatego powiedział on później, że on jako jedyny prawdziwy Bóg i Pan jest tą skałą, na której zostanie zbudowane jego zgromadzenie, jego Kościół. Paweł poruszył ten temat w pierwszym liście do Koryntian 3:11, gdzie powiedział: albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Wyjątkowość Pana Jezusa Chrystusa jest kluczową sprawą dla chrześcijaństwa. Nasze zbawienie i nadzieja nie są osadzone tylko na tym, co On powiedział lub zrobił, lecz na tym, kim On jest, bo On jest drogą, prawdą i życiem, czyli Bogiem błogosławionym na wieki, który objawił się w ciele. Jeśli zmieni się jego tożsamość, otrzyma się innego Jezusa, innego Chrystusa, inną Ewangelię, nawet jeśli wciąż podtrzymuje się tę samą nazwę lub podobne zwroty. Jak niezawodna jest ta reguła? Przetestujmy ją na kilku powszechnie znanych religiach, zarówno pogańskich, jak i pseudochrześcijańskich, i zobaczmy, czy ich wyobrażenie Jezusa pokrywa się z jego biblijnym obrazem. Rozpoczynając od najdalszej duchowo odległości, zastanówmy się nad hinduizmem, który zawiera w sobie miliony lokalnych, demonicznych bożków. W hinduistycznym pojęciu Jezus jest zaledwie jeszcze jednym małym, lokalnym bożkiem ludzi żyjących na zachodzie. Nie jest on ani tak potężny, ani tak wpływowy jak ich miejscowe bóstwa. Czy jest więc on dla nich unikalny lub wyjątkowy? Nie, a Biblia Święta jasno uczy, że poza Panem Jezusem nie ma Boga i że tylko On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Odrzucać to znaczy tyle, co odrzucać to znaczy tyle, co odrzucać jedyną szansę ratunku, jedyną szansę na zbawienie od kary wiecznego potępienia, na którą zasłużyłeś. Buddyzm, kolejne wierzenie, czyli buddyzm, jest odłamem hinduizmu i zupełnym przeciwieństwem chrześcijaństwa. Prawdziwy Pan Jezus Chrystus jest Synem Boga, który przyszedł jako sługa, aby poświęcić swoje życie dla innych. Z kolei Budda był synem pewnego arystokraty, który spędził swoje życie będąc obsługiwany przez innych, podczas gdy sam próbował odnaleźć siebie jako Boga z małej litery. Jest on przedstawiany jako człowiek gruby i pobłażający sobie. Jednak w oczach buddysty Jezus jest tylko kolejnym wcieleniem, przychodzącym po wielkim Buddzie, aby objawić jego nauki ludziom żyjącym na zachodzie, daleko mniej zresztą zaawansowane duchowo według buddyzmu. Mistycyzm New Age to kolejna nauka.
Mistycyzm New Age jest w wielkim stopniu kształtowany na buddyjskiej medytacji. Większość ludzi praktykujących religię New Age uważa Chrystusa za zaledwie jedno z wielu ponownych wcieleń duchowego przywódcy, czyli tak zwanego awatara, o przesłaniu skierowanym do minionej ery. Teraz powstanie według nich nowy, tak zwany Chrystus, który przyjdzie, aby wprowadzić swoich oświeconych zwolenników w ich nowe życie polegające na samoubóstwieniu. Czy będzie nim Jezus według New Age? Och, przecież on był tylko jednym z wielu duchowych adeptów, który już wkrótce zostanie prześcigniony przez nowe pokolenie mistyków. Nauczanie New Age jest dalekie od prawdy, ponieważ Pan Jezus to Bóg jedyny i prawdziwy. Objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Kolejną rzeczą, którą się zajmiemy, jest islam. Islam jest na Bliskim Wschodzie podróbką judaizmu, przy czym jego wyznawcy islamu uważają siebie za prawowitych potomków Abrahama. Stosują oni prawo podobne do starotestamentowego prawa mojżeszowego i mają swojego własnego niby proroka, nazywanego Mahomet, który jest ich sfałszowanym Mesjaszem. Jezus dla muzułmanina jest tylko jeszcze jednym prorokiem o mniejszym znaczeniu niż Mahomet. Czy jest on Synem Bożym według islamu? Według muzułman nigdy w życiu. Twierdzą, że Allah nie ma syna. Jak wiemy, Allah to jest Baal, to jest takie bożyszcze, które miało rzekomo córki. I tutaj dlatego muzułmanie wierzą, uczą i twierdzą, że Allah ich nie ma syna. Jest napisane takie zdanie: Allah nie ma syna, z całą dumą na kopule z kamienia będącej szczytem żydowskiej świątyni na górze. Warto tu zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, Allah wypromowany przez Mahometa nie jest w ogóle Bogiem, tylko bałwanem, bożyszczem, demonem związanym z dawnym kultem księżyca. Po drugie, Pan Jezus Chrystus jest stworzycielem wszechświata, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jest on architektem stworzenia Bożego, jak mówi Objawienie 3, rozdział 14, wiersz. Architekt stworzenia Bożego to ten, który zapoczątkował całe Boże stworzenie. To do Pana Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec powiedział: tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Czyli Bóg Ojciec nazywa Jezusa Bogiem. I znowu, Tyś, Panie, Jahwech, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. Podleganie Panu Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Bogu jest konieczne dla Twojego zbawienia. Jak na razie rozliczyliśmy się z religiami, które nie pretendują do miana chrześcijaństwa. Otwarcie twierdzą o sobie, że nie są chrześcijańskie. Ich interpretacje tożsamości Jezusa są dla nas całkiem oczywiste i jasne. Kiedy jednak wkroczymy do królestwa pseudochrześcijańskich kultów, grup, organizacji, rozróżnianie stanie się odrobinę rozmyte, ponieważ ludzie zaczynają tu wyznawać wiarę w osobę Jezusa. Uważnie należy przeegzaminować, sprawdzić ich twierdzenie. Uważne przeegzaminowanie ich wiary ukaże nam jednak zupełnie innego niby Jezusa. Innego Jezusa. Nawet jeśli wielu z ludzi żyjących wewnątrz swoich systemów przekonań nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, że takie przekonania posiada. Niemniej jednak kierowniczy, duchowy wpływ tych niebezpiecznych grup religijnych powoduje, że ciągle wyznają oni niebiblijnego, fałszywego
demona udającego Pana Jezusa. Pierwszym przykładem jest tutaj adwentyzm dnia siódmego, adwentyści dnia siódmego. Jednym z większych błędów w nauce adwentystów jest to, że uważają, że wymyślony przez nich Jezus Chrystus mógł także popełniać grzechy, bo w nim, zdaniem adwentystów, była także natura upadłego, grzesznego człowieka, jak twierdzi książka Bible Readings for the Home Circle, strona 174. Inaczej mówi Słowo Boże. Biblia uczy każdego chrześcijanina, że każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że w ofierze czystość grała największą rolę, co widzimy w każdej starotestamentowej ofierze, i nikt z ludzi na taką ofiarę się nie nadawał, bo każdy człowiek jest grzesznikiem. Na tą idealną ofiarę nadawał się tylko Jezus Chrystus, bo tylko On był bez skazy, bez grzechu, doskonały. Dlatego też Chrystus mógł o sobie powiedzieć, że książę tego świata nic swego w nim nie ma. Jana 14, rozdział 30, werset. Czytamy także o Panu Jezusie, że był święty, niewinny, odłączony od grzeszników. List do Hebrajczyków, 7, rozdział 26, wiersz. Jezus nie jest Michałem Archaniołem, jak twierdzą adwentyści. Biblia nigdzie nie wskazuje, jakoby Jezus był Michałem, ani jakimkolwiek innym Michałem. Hebrajczyków, pierwszy rozdział od 5 do 8 wersetu wskazuje na jasne rozróżnienie pomiędzy Jezusem a aniołami. Pyta tutaj autor listu do Hebrajczyków, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził, i znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło Królestwa Twego. Widzimy tutaj z tego fragmentu Słowa Bożego, że Bóg Ojciec modli się do swojego Syna, Jezusa Chrystusa: tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Jest to typowy zwrot uwielbieniowy: Ojciec uwielbia Syna. Hierarchia nieba jest w przejrzysty sposób określona w tym fragmencie listu do Hebrajczyków. Anioły czczą Jezusa, który jest Bogiem. Godzien jest uwielbienia. W Piśmie Świętym żaden anioł nigdy nie jest czczony, zatem Jezus, godzien czci i uwielbienia, nie może być Michałem ani żadnym innym aniołem, i te anioły nie są godne uwielbienia. Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, jedynym w swoim rodzaju, o czym uczy nas wiele miejsc z Hebrajczyków, pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza, czwartego rozdziału. Michał anioł jest prawdopodobnie najwyżej postawionym aniołem. Michał jest jedynym aniołem, który w Biblii określany jest archaniołem. Judy, werset 9. Michał archanioł jest jednak tylko aniołem. On nie jest Bogiem. W przejrzysty sposób to rozróżnienie w mocy i autorytecie pomiędzy Jezusem i Michałem można dostrzec poprzez porównanie fragmentów Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 10 werset, gdzie Jezus napomina szatana z fragmentem z Judy 9, gdzie Michał anioł, gdy z diabłem wiódł spór, układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierszego sądu. Podkreślenie jest tutaj bardzo ważne. Lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Jezus jest wcielonym Bogiem, co mówi nam Ewangelia Jana, 1 rozdział, 1 werset. Michał archanioł jest potężnym aniołem, ale wciąż jedynie aniołem. Adwentyści uważają ich wymyślonego przez nich Jezusa za anioła. Celowo z małej litery, bo adwentystyczny Jezus
z małej litery jest demonem i nie ma nic wspólnego z biblijnym Jezusem. To jest ich adwentystyczne, oficjalne nauczanie. Zarówno na oficjalnej stronie Adwentystów Dnia Siódmego twierdzenie, że ich Jezus to Michał, jest widoczne. Ale też widać to w wielu miejscach literatury Adwentystów Dnia Siódmego, na przykład w pismach zwodzicielki Ellen White, założycielki tej destrukcyjnej, błędnowierczej grupy religijnej, jaką jest adwentyzm we wszystkich jego odmianach. I podam tu kilka przykładów. Pierwszy przykład, przewodnik dla kaznodziejów zborowych z 2015 roku, numer 40. I tutaj widzimy na 22 stronie, że oni twierdzą, że Jezus jest Michałem. Po drugie, Patriarchowie i Prorocy, książka napisana przez Ellen G. White. I ta książka, Patriarchowie i Prorocy, zawiera takie bluźniercze stwierdzenie, że Chrystus objawił się im w postaci anioła Bożego, wodza zastępów pańskich, wreszcie jako Michał Archanioł. Kolejne pismo Ellen White z tytułem Historia Zbawienia na stronie 126 twierdzi, że stąpił na ziemię Michał, czyli Chrystus. Kolejny fragment, gdzie Godek i tutaj jest to związane z pracą Poloka z 1988 i 1982 roku, strona 133. Tutaj oni tak twierdzą, ci adwentyści, że ich zdaniem analiza tekstów biblijnych odnoszących się do Michała wskazuje bez wątpienia, że nie chodzi o kogo innego jako samego Jezusa Chrystusa. Jest to całkowicie błędne twierdzenie. Jak widzieliśmy wcześniej, to nie może być tak, że się pomija tego typu błędne twierdzenia o Panu Jezusie Chrystusie. Ellen White i adwentyści za nią uczą, że archaniołów jest wielu. To też jest kolejny błąd, który widać w książce W atmosferze niebios Ellen White z 2001 roku, na przykład na stronie 371. A zastępy anielskie, aniołowie i archaniołowie, cherubowie i serafowie powtarzają refren. Tak są tutaj w tej wypowiedzi przedstawione te myśli Ellen White. Taki zarzut, że Pan Jezus Chrystus jest to archanioł Michał, jednoznacznie jest całkowicie niewłaściwym postawieniem punktem startowego do studium biblijnego. A adwentyści wierzą twardo, że Jezus to Michał, że archanioł i że jest to imię używane na określenie Jezusa w Starym Testamencie. Mimo to wierzą również, że Jezus jest Bogiem, Bogiem i Stwórcą, podczas gdy Michał jest tylko aniołem stworzonym bytem. Kolejnym błędem adwentystów jest twierdzenie o odkupieniu, że odkupienie ich zdaniem jest niekompletne. Wierzą, że odkupienie, jakiego dokonał Jezus, jest niekompletne do czasu Jego powrotu. Na razie tylko przeszłe grzechy zostały przebaczone według adwentystycznej nauki. Natomiast Biblia całkowicie inaczej naucza. Biblia naucza, że dzieło odkupienia jest skończone i nigdy nie będzie ani powtórzone, ani uzupełniane. Jan, 19 rozdział, 30 werset mówi wyraźnie: a gdy Jezus skosztował octu, powiedział: wykonało się, i schyliwszy głowę, oddał ducha. Kolejne miejsce, które nam pokazuje to, Hebrajczyków 9 rozdział od 24 do 28 wersetu. Chrystus bowiem wszedł do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się dla nas przed obliczem Boga.
i nie po to, aby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechu wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Widzimy tu wyraźnie, że ofiara jest doskonała raz na zawsze. Jezus oczyszcza niebiańską świątynię według nauczania adwentystów. Jest to kolejny błąd tejże grupy, bo adwentyści wierzą w sanktuaryjną naukę, że Jezus obecnie oczyszcza świątynię w niebiosach, zanim wróci do na ziemię. Jest to całkowicie ludzki pomysł, ludzka doktryna, która nie ma żadnego oparcia w Piśmie Świętym. Kolejne punkty dotyczące adwentystów są jeszcze bardziej zatrważające i możemy już z samych tych punktów do tej pory przeanalizowanych stwierdzić jednoznacznie, że jest to całkowicie niebiblijna nauka. Jest to zupełnie kłamstwo i nie powinieneś za tym iść. Adwentyści uczą innego Jezusa i jest to całkiem inna Ewangelia niż ta, którą przedstawia Słowo Boże, Biblia. Kolejnym kultem niechrześcijańskim, udającym chrześcijaństwo, jest Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatniego, czyli Mormoni. Oni również uwielbiają chodzić po ulicach i, jak to oni mówią, rozmawiać o Jezusie, lecz rzeczą, o której nie powiedzą ci od razu, poza tym nie wszyscy ich misjonarze o tym wiedzą, jest to, że według ich nauczania Jezus to według ich nauk młodszy brat Lucyfera. Tak, Lucyfera. Jest tylko uzurpatorem do jego tronu. Pod koniec okresu sądu, według tej błędnej nauki, Lucyfer powstanie i obejmie swoje prawowite dziedzictwo. To raczej nie jest zupełnie ten sam Jezus, którego znamy ze Świętej Biblii. W jeszcze jednej ich, w cudzysłowie, genialnej doktrynie, znanej może bardziej powszednie, jest powiedziane, że Jezus rzekomo był żonaty, i ich Jezus spłodził wiele dzieci, które następnie mogły dojść do stanu boskości. Oczywiście prawda jest inna. Pan Jezus jako Pan Panów i Król Królów jest jedynym prawdziwym Bogiem i On, to On sądzić będzie Lucyfera i wrzuci go do jeziora ognia i siarki, gdzie ten Lucyfer będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Podobnie i ty, drogi przyjacielu, jeśli nie pojednasz się z Bogiem przez porzucenie swoich grzechów i przyjęcie przebaczenia, jakie wyjednał ci Pan Jezus, to po dniu sądu pić będziesz samo czyste wino gniewu Bożego, z kielicha Jego gniewu i będziesz męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym twojej męki unosić się będzie w górę na wieki wieków i nie będziesz miał wytchnienia we dnie i w nocy. Zasłużyłeś na to wieczne potępienie, ale być może, może ci być przebaczone. Wołaj więc do świętego Boga, a może zechce ci odpuścić. Następnie mamy tak zwaną naukę chrześcijańską, Christian Science. Następnie mamy tak zwaną naukę chrześcijańską, grupę wielkich praktyków chrześcijańskiego uzdrawiania, która nadała leczeniu przez wiarę tę jakże złą reputację. Według tej nauki Jezus był wielkim nauczycielem i pionierem w poznawaniu dróg metafizyki i gnostycyzmu, lub też, jak oni nazywają, nauki. Jezus nie jest drogą, on zaledwie znał drogę. Wnikając w to bardziej według ich doktryn, on uczył się, a następnie sam nauczał swoich uczniów tak zwanej wizualizacji i mówienia o tym upadłym świecie w takiej formie, w jakiej Bóg zamierzał go stworzyć. Według nich, kiedy właściwie sobie ten świat wyobrazimy i wypowiemy to całkowicie, to wszelkiemu stworzeniu będzie przywrócony jego należyty porządek.
czy ich zdaniem Jezus był Synem Bożym? Ależ nie. Według tej nauki my wszyscy w końcu będziemy mieli moc Boga, jeśli tylko nauczymy się dróg gnostycyzmu. Natomiast Biblia uczy, że prawdziwy Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Poza Nim nie ma zbawienia, tylko On jest drogą i tylko On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Nie ma innego Boga, dlatego tak ważne jest, aby nie dać się sprowadzić na bezdroża błędu. Pamiętaj o tym i przyjdź do Jezusa Chrystusa po życie wieczne. Tylko u Niego można je uzyskać, u nikogo więcej. Tak zwany Kościół Zjednoczeniowy lub też tak zwani muniści twierdzą, że wierzą w Jezusa. Ich wymyślony Jezus jest jednak inny od Jezusa Biblii, bo w tym ich Jezusie wszystko by było prawie w porządku, gdyby nie to, że ich Jezus był dobrze myślącym, lecz nieudolnym zapaleńcem, który został zamęczony, zanim stał się zdolny, aby przetransformować świat. Ponieważ w ich nauce ten ich wymyślony Jezus zawiódł za pierwszym razem, musi tu powrócić ponownie jako objawiony mun po to, aby poprowadzić swoją armię wierzących do bitwy o podbój świata, którego plan pierwszy Jezus wykoleił. A zamiast tego wykonania prawidłowego, nie wykonał tego od razu. A co ze zwycięstwem krzyża według tej nauki? Czym ono tu jest? Niestety ich nauka także oddala od prawdziwego Boga, zamiast przybliżać. Tylko przez zwycięstwo Golgoty, poprzez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, którą On złożył na krzyżu, jest możliwe pojednanie z Bogiem, bo tak twierdzi Biblia. Ty zasłużyłeś na wieczne potępienie w piekle, na wieczne męki i na wieczną śmierć. Pan Jezus Chrystus wziął to wszystko, co Tobie się słusznie należało i umarł w Twoje miejsce. Przyjmij od Pana Jezusa to, co dla Ciebie nabył przez swoją śmierć na krzyżu. On zapłacił wiele, Ty możesz mieć przebaczenie za darmo. Darmo, z łaski. Jeśli odrzucisz darmową, darowaną Ci miłość Bożą, pójdziesz na wieki w ogień. Wtedy byłoby Ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Następnie mamy uroczą, tajemniczą grupę, znaną jako wolnomularze, tak zwani masoni, która jest aktywna w każdym większym, trzymającym się swojej głównej linii wyznaniu religijnym. Oni oczywiście uparcie zaprzeczają zarówno swoim nowicjuszom, jak i całemu światu, że są jakąś religią, lecz później bardziej już tajemniczonym adeptom mówią, że okłamali ich we wszystkim, o czym ich poinstruowali na samym początku. Tak naprawdę to wyznają w cudzysłowie chrześcijaństwo i wymagają od swoich tajemniczonych, aby rzucali straszliwe przekleństwa przeciwko swojemu życiu i swoim rodzinom, przysięgając na Biblię. Lecz czy są oni biblijnymi chrześcijanami? Oczywiście nie. Nie trzeba wcale zajść daleko w hierarchii masońskiej loży, aby odkryć, że imię Jezusa nie jest tam mile widziane w żadnej modlitwie czy ceremonii. Wyznają wprawdzie szacunek wobec Niego, jako wobec wywyższonego mistrza, lecz szybko spychają go na bok jako trzeciorzędnego mistyka. Jego naśladowcy to w ich ocenie tylko beznadziejni, niewtajemniczeni, ślepi ludzie, których trzeba dopiero oświecić czystym światłem wolnomularstwa. Ci nieliczni, którzy dochodzą wystarczająco daleko w stopniach wtajemniczenia, odkrywają nagle, że w cudzysłowie Bóg, któremu służą, to Lucyfer, Bóg tego światła, to, który walczy z Bogiem ciemności Adonai o swoje prawowite królestwo. Oczywiście nie mają oni nic wspólnego z prawdziwym Panem Jezusem. Nie znają także
praktyce jego najwspanialszego daru, czyli przebaczenia grzechów, dostępnego dla każdego nawracającego się grzesznika. Rozróżnianie między prawdziwym Jezusem a jego sfałszowanym obrazem stanie się jeszcze bardziej subtelne i zagmatwane, jeśli zbliżymy się do największego pseudochrześcijańskiego kultu wszystkiego, czyli do rzymskiego katolicyzmu. Rzymski katolicyzm, matka wszetecznictw i obrzydliwości ziemi. Tym, co czyni sytuację tutaj szczególnie trudną, jest fakt, iż Kościół rzymskokatolicki podtrzymuje tezę, że tylko on jest jedynym prawdziwym kościołem, a wszyscy inni są tylko pretendentami do tego miana, ponieważ tylko częściowo wkroczyli na drogę wiary. Rzymscy katolicy zewnętrznie wyznają wiarę w Jezusa i większość z nich, z ich publicznych kazań, mówi o Panu Jezusie. Lecz jeśli uważnie przeegzaminujemy ich nauki i praktyki, ich Jezus okazuje się być zupełnie innym i odgrywającym inną rolę w Kościele niż Jezus, o którym mówi Święta Biblia. Jezus, wymyślony przez rzymski katolicyzm, jest zwykle obrazowany w Kościele rzymskokatolickim w jeden z dwóch możliwych przyjętych powszechnie sposobów. Albo jako małe dziecko w ramionach swojej dobrotliwej matki, albo jako pokonany, wiszący na krzyżu. Rzymscy katolicy wprawdzie wierzą, że Jezus zasiada w niebie, oczekując sądu nad ludzkością, lecz przy tym nie jest zainteresowany ani w jakikolwiek sposób związany z naszą dolą na ziemi. Gdyby nie ciągłe wstawiennictwo Jego Matki w naszym imieniu, zwyczajnie zniszczyłby całą ludzkość. On jest wprawdzie głową Kościoła, lecz w rzeczywistości delegował tę odpowiedzialność na swojego zastępcę, papieża, kapłana Chrystusa. Papież przyjął na siebie cały autorytet Chrystusa i króluje niepodzielnie nad wszystkim w Kościele, będąc na miejscu Chrystusa. Według tej rzymskokatolickiej nauki jedynym związkiem Jezusa z Jego Kościołem jest to, że musi On opuszczać niemalże co godzinę swój tron w niebie, słuchając posłusznie rozkazu każdego katolickiego księdza, aby zająć swoje literalne miejsce na ziemi jako niedoskonała ofiara przebłagalna znajdująca się w opłatku komunijnym podczas każdej odprawianej mszy. To powtarzające się ofiarowanie jest uważane za absolutnie uprawniające do zbawienia. Według tego błędnego nauczania nikt, kto nie przyjmuje tej opłatkowej ofiary, nie może być zbawiony, nawet protestanci. Jednakże równocześnie ta uprawniająca przecież do zbawienia ofiara jest tak słaba i bezsilna, że musi być powtarzana każdego dnia, nawet jeśli osoba, której miała ona dać owo zbawienie, już nie żyje i cierpi katusze w wymyślonym przez rzymskich katolików czyśćcu. Czy ma to jakikolwiek sens? Biblia mówi nam, że tylko Pan Jezus Chrystus, On, jedyny prawdziwy Bóg, jest godny, aby oddawać Jemu cześć. Lecz jedyną czcią, jaką otrzymuje Pan Jezus w Kościele rzymskim, jest ta, która jest oddawana Jego obecności w konsekrowanej hostii. Czy ten okrągły symbol egipskiego Boga Słońca, umieszczony w lunecie Boga Księżyca, otoczony rozchodzącymi się promieniami monstrancji, jest naprawdę owym przełamanym chlebem, o którym Pan Jezus powiedział, że symbolizuje Jego ciało? Czy powiedział On swoim uczniom, aby oddawali cześć temu chlebowi, czy tylko, że mają go jeść na Jego pamiątkę? Czy ten kawałek chleba jest rzeczywiście Bogiem w ludzkim ciele, lub czy jest to tylko najbardziej przewrotna forma bałwochwalstwa, jaka została kiedykolwiek wymyślona? Cokolwiek wybierzesz, aby temu wierzyć, pamiętaj, że nie jest to Jezus, którego przedstawia nam Święta Biblia. Następny przykład
pseudochrześcijaństwa pochodzi z ostatnich objawień mających miejsce głęboko w samym sercu tak zwanego protestantyzmu. Ów kult znany jest jako ruch słowa wiary lub też wyznania wiary. Wielu się pewnie teraz sprzeciwi, mówiąc, ten ruch naprawdę przedstawia Jezusa. Lecz czy aby na pewno, czy może ów Jezus jest tu równie zniekształcony jak we wszystkich poprzednich doktrynach, które już przeegzaminowaliśmy? Zacznijmy może od tego, że wierzą oni w to, że jako praktykujący w cudzysłowie słowo mają moc tworzenia taką, jaką posiada Bóg. W rzeczywistości jeden z przywódców, Copeland i inni, ogłosili już siebie tak zwanymi małymi bogami. W takim razie kim wobec tego jest ich wymyślony przez nich Jezus i w jakim stopniu różni się ten ich wymyślony Jezus od swojego biblijnego opisu, czyli od prawdziwego Jezusa? Nie trzeba zbyt długo studiować ich doktryn, aby zauważyć liczne równoległości pomiędzy tak zwanym słowem wiary a Christian Science, czyli nauką chrześcijańską. W rzeczywistości, pomimo proporcjonalnie wielu objawień i odwiedzin tak zwanego Jezusa, ich główne nauki pochodzą bezpośrednio z Christian Science, czyli z nauki chrześcijańskiej, czyli gnostycyzmu. Ich Jezus jest umniejszany coraz bardziej i bardziej do zaledwie znawcy drogi, a nie do samej drogi. Ten ich wymyślony Jezus, tego obozu wiary, nie nabył naszego zbawienia swoją krwią przelaną na krzyżu. Według Copelanda i innych jego krwawa ofiara nic nie oznacza, lub raczej oznacza coś zupełnie innego, a mianowicie to, że kiedy według nich ich wymyślony przez nich Jezus został ukrzyżowany, rzekomo przyjął na siebie podobieństwo do szatana i zstąpił do piekła, aby tam stoczyć walkę z diabłem, i tylko dlatego, że uczynił sprytny użytek ze swojego wyznania wiary w środku piekła, był zdolny pokonać diabła, co z kolei stało się powodem, dla którego Bóg go uratował. Nasza nadzieja zbawienia zależy zatem według tej zniekształconej, zielonoświątkowej nauki nie w jego zadośćuczynieniu za grzech, lecz we właściwym użyciu słowa wyznania wiary w czasie naszej konfrontacji ze śmiercią. Jeśli wykonamy to wyznanie naprawdę po mistrzowsku, będziemy mogli również powstać z martwych jako zwycięzcy bogowie, ludzie. W tej fałszywej religii nie ma miejsca na krzyż. Nie przynosi on tu żadnego pożytku. Jednak według świętej Biblii jeśli nie umrzemy dla naszego egoistycznego, ziemskiego życia poprzez zidentyfikowanie się z śmiercią Pana Jezusa Chrystusa, nigdy nie poznamy życia wiecznego. W Ewangelii prawdziwej wiary możemy poznać to życie tylko przez wyznanie grzechów Bogu. Ostatni inny Jezus, jakim się tu zajmiemy, jest najdokładniej przedstawiony przez Roberta Schulera w jego fałszywej Ewangelii bycia szczęśliwym. W niej to Jezus Chrystus, wieczny Syn Boży, Pan całego stworzenia, wszechmocny Król Królów, został umniejszony do roli czciciela ludzkości. Według tego błędu jest on tak zachwycony nami, że poświęcamy swój cenny czas naszego niezwykle zajętego życia tylko po to, aby wpaść i odwiedzić go, że zrobi wręcz wszystko, o cokolwiek poprosimy, aby uczynić nas szczęśliwymi i zadowolonymi. Według tego nauczania jego celem poprzez agonię, śmierć na krzyżu, wcale nie było to, aby wyzwolić ludzkość ze spustoszenia grzechu. Zamiast tego było nim zaledwie udzielenie nam pomocy w odnalezieniu samych siebie i odkryciu tajemnic szczęścia, które mieszkają przecież w każdym, ale to w każdym sercu.
Czy nie brzmi to troszkę inaczej? Jeśli przestudujemy fundamentalne doktryny wszystkich tych religii, to odkryjemy zupełnie inną koncepcję Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Zwykłe używanie Jego imienia nic jeszcze nie oznacza. Każdy może udawać wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, a nawet diabeł może cytować wersety Pisma Świętego, kiedy mu się to opłaci. Lecz czy to czyni z nich wszystkich od razu chrześcijan prawdziwych? Tym, co pozwala nam właściwie rozróżniać prawdę od kłamstw, nie są słowa, których używają, lecz to, w kogo oni wierzą jako Jezusa, jako w Jezusa. Jeśli wielu z nich używa nawet wersetów z Pisma, aby usprawiedliwić pewne rzeczy, w które wierzy, to nie ma to znaczenia. Lecz czy wszystko, co oni wierzą, w co oni wierzą, a co ma związek z osobą Jezusa, pokrywa się w pełni z tym, co mówi nam o Panu Jezusie Biblia? Czy oni czasem nie wybierają sobie tylko tych wybranych, pojedynczych fragmentów Pisma, które im jako tako pasują do z góry narzuconych doktryn? Niestety tak jest. Różnice mogą wydawać się nieznaczne, lecz Duch Święty przecież nikogo rozmyślnie nie wprowadza w błąd, nie okłamuje o osobie Pana Jezusa. Jeśli pojawia się jakaś fałszywa koncepcja o Chrystusie, jakiś fałszywy pomysł, jakaś fałszywa nauka o Chrystusie, to nie jest to tylko mylna interpretacja Pisma. Jest to celowe i rozmyślne zwodzenie czynione przez ducha Antychrysta. Czy te subtelne różnice mają jakieś znaczenie? Przeczytaj sobie w ostatniej księdze Biblii o tym, co się dzieje z tymi, którzy podążają za Antychrystem, a potem podejmij decyzję. Światłem, Jezus jest światłem.